Ostatnio z tą grą mam spore problemy. I nie wiem, od czego to zależy. Coś tam pogrzebałem w tych ustawieniach, ale zasadniczo to się mało co zmieniło. No i ostatni raz wywaliło mi właśnie na tym etapie sprzedawania moich artefaktów. Wywaliło mi grę i... Czym muszę dopomóc ty, Stalker? Zobaczmy, czy teraz też tak się stanie. Okej, sprzedajemy artefakty. Zachodzisz się! Okej, tym razem się nic nie stało. Ale miewam z tą grą problemy i czekam na najnowsze patche, aktualizacje, wszystko. Bo teraz i mam problemy z teksturami również. No ale może nie będę grubo o tym opowiadał, bo nie o to tutaj chodzi. A ja właśnie, co ja chciałem zrobić? Ulepszyć broń. I nie wiem, czy wstawię tam to, co grę mi wyrzuciło. Może wstawię tak, żeby wyglądało to, no żebyście widzieli. Jezu, nie wiem, zobaczymy. Przyjdziemy tutaj, ulepszymy sobie broń na pewno. Naprawimy może. Okej, mamy pistolet Skifa. Ale mnie bardziej interesuje chyba to. Naprawa jego kosztuje 1000. Ajajaj. Obrzyn. Naprawa kosztuje mniej, no bo właściwie no to ta broń jest chyba lepsza o wiele. No oprócz obrażeń. Okej, dobra. Napraw. Naprawiliśmy za 1000. Dobra. I zobaczmy, co da się z nią zrobić. Da się coś z lufą zrobić na pewno. Tutaj mamy powłoka cynowana wewnętrznej powierzchni lufy. To by się przydało. I dobra, mniejsza. Aha. Czyli to siebie wyklucza. Ale okej. Tego raczej nie może. A mogę cofnąć. Ej, fajne, fajne. Tylko ciekawe, czy mi cofnie pieniądze. Dobra, nie będę, bo to dobry wybór był. To był dobry wybór. Dobra, teraz zastanówmy się, to jest to na pewno droższe. Teraz tak, przebicie pancerza. Przebicie na pewno. Zasięg, przebicie. Ogranicza niszczenie pocisku w lufie, zachowując jego na zamierzone właściwości konstrukcyjne. Oraz zwiększa ciśnienie w lufie, co skutkuje zwiększoną prędkością wylotową. No i to mi znacząco zwiększa zasięg, a tutaj przebicie. Zasięgu mamy i tak więcej niż przebicie, więc weźmiemy to. I ostatnie to jest przeciwwaga, która poprawia celność. I to też myślę sobie zamontujemy. I tutaj mamy jeszcze moduły jakieś. Jest moduł umożliwia użytkownikowi montowanie na broni różnych lunet. Okej. Okay. Laserowy wskaźnik celu umożliwia szybsze i łatwiejsze celowanie. Szybkość celowania, zmniejszenia rozrzutu. Ale okej. Okay. Ojojoj. Nie chciałem aż tak bardzo wychodzić z tego. Dobra. Czemu mi wyszło z tego sam? Okej, okay, dobra. Jeszcze mamy tu. Korpus? Czy jak to tam się nazywało? I tu jest tak, automatyczny dwuetapowy regulator gazowy, mechanizm ograniczający zanieczyszczanie broni, czyli zużycie się zmniejsza, to kosztuje tylko 300 albo aż, ale no to wygląda mi na dobre ulepszenie do tej broni. Także tutaj co jeszcze mamy, ruch podczas celowania, czyli dostosowanie uchwytu do dłoni strzelca maksymalizuje komfort podczas obsługi broni. No okej, okay, no i mamy dwa ostatnie ulepszenia. Jest to kaliber zmieniony. Modyfikacje te można przeprowadzić tylko raz, ponieważ wymaga ona wymiany lufy w celu dostosowania jej do nowego kalibru. Oraz mamy też warstwa gumy. Częściowo amortyzuje odrzut i zmniejsza nam go o 15%.
z czego celność by była lepsza, ale czego my tu mamy mało w tej broni? Aha. No właśnie, i inną amunicję byśmy musieli kupić. Albo to sobie po prostu ominiemy, bo to kosztuje 1000. A może my w takim wypadku byśmy ulepszyli nieco... Oj, to niepotrzebne jest. Okej, okay, może tutaj na lufie coś. Powłoka cynowa, to samo zwiększa zasięg. Tutaj mamy co? Dodatkowe gwintowanie lufy. Przebicie. No ale tak czy siak byśmy musieli to zamontować, więc to zamontujemy to. A czy przypadkiem nie widziałem gdzieś malowań do tej broni? Czy mi się wydawało? No cholercia, chyba mi się tak wydawało. A tutaj możemy coś też ulepszyć? Za mało kuponów. A, że pieniędzy mam za mało. Okej. Okay. Odporność na zużycie, ochrona fizyczna. Okej, okay, co tutaj mamy jeszcze? To są ulepszenia od tych anomalii chyba i tak dalej. Tutaj jeszcze coś, ale nie mogę kliknąć. No i tutaj mamy jeszcze dodatkowy pojemnik na artefakt i on by nam pomógł, jeśli byśmy chcieli po prostu włożyć jakieś nowe artefakty. No ja nie mam żadnego, ale jest miejsc 5, które możemy sobie ulepszyć, albo po prostu kurtki inne kupować, kombinezony. No na razie mamy miejsce tylko na jedną. No i również musimy chyba dokupić nieco więcej amunicji, albo olać to i iść na żywioł i zrobić to, co Zona nam tutaj każe. No, jeśli będziecie widzieć, tak jak ja teraz widzę migotanie, nie zwracajcie, próbujcie nie zwracać na to uwagę. Jakiś to jest związany problem i nie wiem nawet z czym, ale będę czekał raczej na update'y, nowe patche, żeby może to naprawić. Dobra, misję mamy zaznaczoną na kompasie, może zamknijmy się i lećmy do tej misji, po prostu przeładujmy sobie wszystkie bronie, tak żeby już były gotowe na ewentualną sieczkę. Wyposażmy sobie Vipera nowo co ulepszonego. O kurczę, tutaj anomalię. Jest anomalia. Ale okej, okay, to jest w tamtym kierunku 170 metrów. Ciekawe, czy po drodze coś spotka. A właśnie, bo mogłem sprawdzić to od razu w PDA, czy po drodze nie mam nic ciekawego. No nie mamy nic ciekawego, dlatego idziemy prosto na tą misję. No ciekawe, jak ono dla mnie się zakończy. Zapiszę już sobie grę tutaj, żeby niedaleko mieć ten. Nie wiem, czego się spodziewać. Takie randomowe anomalie rozsiane po drogach. Tu nie można biec na żywioł. Po prostu widzę anomalię. Moją ulubioną anomalię. Czy coś tu oprócz anomalii jest? Co to jest w ogóle za budynek? Co to za konstrukcja? I czemu mam tu wejść? No dobra, gra nam każe wyjąć śrubkę. Gdzie byśmy mieli tutaj... Może ja bym raczej... Okej, okay, tutaj jeszcze możemy... Nie w tą stronę. I nie w tą stronę. Okej,
tą stronę. Na to wygląda. O! Okej, dobra. Okej. Zaszarżowałem tutaj steka za mocno. Zaraz to naprawimy spokojnie. Nie ten guzik. Okej, dobrze, że gra zapisała nam tutaj. To jest anomalia, czy przede mną? Tu jest. Nie, bo zaraz się pojawi z powrotem. Okej. Gdzie ona była? W sensie artefakt, gdzie był? Oj. Nie czaję. Nie rozumiem, jak tutaj się poruszać w tej anomalii. Teorię znam, ale praktyka to co innego. Praktyka to w ogóle inna rzecz. To jest w tą stronę. Tylko tak. O, ta anomalia tutaj się z... Okej, tu jest przede mną. Zapiszę sobie. Anomalia jest... Okej, i teraz sobie zapiszę. I teraz sobie sprawdźmy, co dostaliśmy. Dostaliśmy trąbę powietrzną. Okej. Pospolity artefakt występujący w anomaliach grawitacyjnych. To jest... Okej, no przynajmniej wiemy, że to jest... anomalia. No, wiadomo jaka już. Chyba tędy jak przejdziemy, to nic nam się nie stanie. Zaś tu... Chyba żadnej anomalii już nie mamy. Musimy wzejść niżej. Tak? Do tych drzwi. Niżej nie musimy. Niżej co jest? Niżej w sumie nic nie ma. Tam jakaś skrzynka jedynie. Mamy bandaż. Super. Proszę wyjść mi stąd. Okej. Ciało. Okej, zapiszmy. Może bardziej ostrożnie powinienem do wszystko podchodzić, a nie tak na szybko, na już. Okej, mamy tu ciało. Mamy karabinę, którego bardzo bym chciał, chociaż jest bardzo zniszczony. Ale mimo tego bardzo bym go chciał mieć. Weźmy ten karabin do ręki. Ten karabinek jest bardzo fajny. Lecz zmieńmy to jednak na Vipera. Co mamy tu zrobić w ogóle? Ja tak tu jestem. Przeszukaj zwłoki żołnierzy. Okej. Okej. Ale dlaczego to są zwłoki? No to tego nie wiemy. Zobaczmy, co znalazł. Wiadomość od Sidorowicza. To już druga i ostatnia dostawa bez zapłaty z góry. Nie oszukałem chomika tylko po to, żebyś mi marudził nad uchem. Albo mi zapłacisz, albo zwinę interes i dam znać tatkowi. O.
jest tajemnicza dziura. Bez powodu raczej tu nie jest. A tu my nic nie mamy. Tam jest chyba ta anomalia. Co tu się wydarzyło? Tego nie mogę przeszukać. A z tym? Z tym ziomalem to co się stało? 37. 37 są w mniej więcej takim samym stanie. Okej. Nie wiem do końca co to jest. Kontroler? Anomalia. O. To fajnie, że... Fajnie, że nie miałem apteczki przygotowanej w ekwipunku. Przygotujmy ją może teraz. Nie to. Ekwipunek proszę. Nie mamy. Nie mamy. Ej, dziwne. Nie mam apteczki, ja nie podnosiłem apteczki. Okej. Okay. Sobie ogarnę tak jak było. Gra się zacięła i oczywiście koniec gry.